reach for my hand, I'll soar away into the dawn. Oh, I wish I could stay here and cherish hearts in peaceful days. I fear the edge of dawn, knowing time betrays. Daylight's passed through colored glass, in this beloved place, silver shines, the world dines, a smile on each face. As joy surrounds, comfort abounds, and I can feel them breaking free. For just this moment lost in time, I am finally me. Yet still I hide behind this mask that I have become. My blackened heart, scorched by flames, a force I can't run from. I look to you. No już widzę, jak YouTube banuje cały odcinek tylko dlatego, że puściłem intro z tej gry. Haha! No więc, tak więc, no. Ej, nie, już widzieliśmy intro, dość, nie. A, stój, nie, kurwa mać! No, żadnych kurde więcej demów, bo tutaj ja się wkurzę, trzeba będzie menu sterować. No więc no, hej, cześć, siemano wam wszystkim. Z tej strony PG. No dobra, nie będę kserokopiarką. Hej wszystkim z tej strony PG, co tam u was słychać? Ponieważ u mnie słychać w słuchawkach i w otwartym oknie, że ktoś napierdala jakimś tym młotkiem na zewnątrz i to słychać. Mam nadzieję, że mikrofon tego nie podłapie. Więc no, tak czy siak, oto kolejna seria na moim let's playowym kanale. Tym razem to jest Fire Emblem Three Houses. Mam nadzieję, że będzie git, ponieważ no, chciałem zrobić sesję z gry RPGowej i proszę bardzo, i wybrałem sobie Fire Emblema. Miałem zamiar jeszcze ten, na początku zrobić Disgaea 4, no nie, ale później tak sobie myślałem, hej, ale też Fire Emblem to są dobre giery RPGowe, no nie, strategiczne. I tak sobie miałem taki dylemat, co wybrać, i zrobiłem głosowańsko na Twitterze. Na początku Disgaea wygrywała, ale później Fire Emblem, no, wyszedł na prowadzenie i no, tak to jest, jak się mnie obserwuje na social media, no nie? Można kurde głosować i takie tam. No więc no, będziemy kurde zaczynać nową grę, nie? Ponieważ no, ogólnie intro w tej grze jest zajebiste, zresztą widzieliście przed chwilą. Więc no, myślę, że możemy zaczynać powoli, bo to chyba takie słowa wstępu wystarczą, bo chyba nic nie mam więcej do powiedzenia. Więc no, new game. Nie chcę zaczynać New Game Plus, ponieważ to by było cheatowanie. Ja chcę, kurde, czysty plik sobie zrobić, nie? Zresztą widać, co przez New Game Plus dostajemy, jakie bonusy, ale no, dla was to jak na razie to będzie czarna magia z pomieszaniem, z popaplaniem, ponieważ, kurde, nie znacie mechanik tej gry, ale nie martwcie się, ja wszystko wytłumaczę z czasem. Nie mam Fire Emblem Amiibo, mam tylko Amiibo Ridleya. Nie chcę zaczynać New Game Plus. Będziemy iść normalnym torem, ponieważ no w sumie ja nigdy New Game Plus praktycznie nie zaczynam. Chyba że to jest wymagane do platynowania jakiejś gry czy coś w tym stylu. Zawsze lubię zaczynać wszystko od nowa na czysto. I tak, mamy wybór poziomu trudności. Normal, hard lub maddening, czyli bardzo łatwy, łatwy i kurwa niemożliwy. Ja ten, na maddeningu nie chcę nawet zaczynać, ponieważ ten poziom trudności nie został nawet przetestowany odpowiednio, przez co w pewnym momencie gry można nawet się softlockować, więc wolałbym tego nie robić. Hard. Biorę hard. Na klasycznym.
no to raczej to też wytłumaczę później. Connect to the network. Nie, nawet nie mam z tego Nintendo Online, więc whatever. Ło, zajebiste klonowania, możemy sterować naszym ludzikiem, ale ruchowo. Nice, kwiatki! Ogólnie to mam nadzieję, że uda mi się wycisnąć nieco więcej czasu gameplayowego w porównaniu z tym, co robię zwykle, 2 godziny, może nieco więcej uda mi się nagrać, mam nadzieję. Kurde, scenki w tej grze działają w 15 klatkach na sekundę, to wygląda tak głupio. W poprzednich częściach scenki były o wiele płynniejsze, chociaż nie, czekaj. W Echoes chyba też scenki były takie 15 framerate'owe. Tak czy siak, no, szykuje się w pierdol! To do mnie pisze na Discordzie, what the fuck! Ona ma zielone włosy, musi umrzeć. Spójrz, jakiego mam miecza, zaraz cię nim dźgnę! Ja mam mniejszego, ale bardziej figlarnego gnoju. Jakim to trzeba być durniem, żeby na obcasach iść na bój? O ile jesteś bajonetą, to to nie działa. Jestem Ivy z Soul Calibura. You don't know me, bitch! O kurde, nieźle! O fuck! Może to jest bajoneta? Tell me, Nemesis, do you recall the Red Canyon? You'll die! 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 Powiem wam tyle. Zielonowłose Jagi zawsze są pojebane. Higurashi mnie tego nauczyło. No kurde, zabiła kolesia, wzięła jego miecza i teraz go tuli? To jest naprawdę dziwny wstęp do pornola. I gada o swojej starej. What the fuck? Nie śpimy w... Bo cię okradną, jesteś mała, oczywiście, że mogą cię okraść. Co mnie tutaj przytargało? Robię let's playa, bitch, cicho sieć. I wonder how you got in here. It is most rude to interrupt a moment of repose. Very rude indeed. Tak więc no, jak macie zamiar do mnie pisać na Discordzie, to nie pisać kiedy śpię, bo wpierdol. Now come to me. I wish to have a look at you. No i tutaj wybieramy naszego awatara. Mamy wybór między facetem a kobietą. Ta gra nie jest progresywna, Twitter by już się wkurwił, że nie ma 50 innych kurde pierdolonych tych płci, które nie mają żadnego znaczenia. Ale okej, tak więc no. Ogólnie babka jest dziwna. Spójrzcie na jej oczy, one są takie wielkie. Ja się boję, jak ja na nią patrzę, gdy ona na mnie patrzy, to mi aż ciary przechodzą, bo ona, te oczy są takie wielkie, typu I will eat your soul. Ale nie, jako że no, to jest nasz awatar, a ja jestem facetem, to wybieram faceta.
Is this form correct? Yes. Najgorsze jest to, że nie można customizować nas. O kurwa, mi to piademo się pobrało, dziękuję. Jestem duchem. Jestem straszny, zaraz cię bucznę i się przestraszysz. O kurde, co to za sarkastyczna linia? Jestem demonem. Oh my fucking god! Jestem śmiertelnikiem, okej? Okay? Jestem nudny. Okej. Więc tak, żeby była full immersja, nazwę się moim prawdziwym imieniem. O hej, przynajmniej tutaj to nie jest żadne dating sim z futrzakami, więc mogę podać moje imię bez żadnych haczyków. Nie stój, 1K, no. Maciek, tak. I shall not ever grow accustomed to the sound of human names. Ty nawet nie wiesz, jak kurde ludzie za granicą wymawiają moje imię. Nie potrafią po prostu. You must possess a day of birth as well. Beneath which moon and on what day were you born to this world? 12 marca. Czemu to musi być najpierw miesiąc, a później dzień? Ja pierdzielę, jak ja nienawidzę tego cholernego systemu amerykańskiego, który nie ma żadnego sensu. Ja pierdolę. Zamiast też systemu metrycznego mierzą wszystko w stópkach, ci fetyszyści pierdzieleni, to jeszcze i wypierdalają format dat do góry nogami. Miesiąc, dzień i rok. No kurde, tak, to ma sens. Ale tak, 12 marca i jestem Lone Moon. Samotny księżyc. Well, wonders never cease. It seems we share our day of birth. How strange. No tak, rzeczywiście bardzo dziwne. Ja nie chcę mieć tej samej daty urodzin co mała Loli. Ja się boję. It all feels so familiar. I think it may be. By the way, jakby to nie było oczywiste, to oczywiście ona zawsze powie, że nieważne jaką datę sobie wsadzimy, to nasze urodziny będą wypadać tego samego dnia. O tak, czy Let's Play z Fire Emblem Three Houses, czas zacząć. Kurde, 14 minut i jedyne co było to dialogi i pierdolenie moje. Trzeba dojść do akcji, kurde! A tutaj są akcją, są szachy. Were you having that dream again? I don't know who you are, ale twoja fryzura jest naprawdę chujowa. Nienawidzę takich fryzur, że ten boki są zgolone, a tylko góra jest tak jakby dłuższa. To tak brzydko wygląda, fuj! Śniłem o młodej dziewczynce. You've described her to me before. I don't think I've ever met anyone like that. Loli nie istnieją w tym świecie. Obudź się. In any case, just put that out of your mind for now. The battlefield is no place for idle thoughts. Ta, nie myśl o małych Loli. Nie myśl, bo inaczej zostaniesz zabrany przez FBI. Risking your life is part of the job for mercenaries like us. Letting your mind wander is a sure way to get yourself killed. Nie myśl o lolitkach podczas walki, ponieważ dostaniesz mieczem w dupę. Okej. Okay, time to get moving. Our next job is in the kingdom. I told you before, it's far from here, so we'll need to leave at dawn. To trzeba czekać Until Dawn, z tego co czuję. Nie, to było chujowe nawiązanie. Until Dawn to zjebana gra. Oczywiście. O nie, bardziej mnie kocha. Ja się boję. Nie, tak na serio, to jest nasz stary, by the way, nie? Geralt, sir, sorry to barge in, but your presence is needed. What's happened?
Przerwałeś nam rozmowę o lolitkach. O kurwa! Co to za ludzie, którzy są ubrani w podstawowe kolory? Czemu jesteście tacy kolorowi? To pewnie parada równości. Czemu, chłopcze, twoje włosy wyglądają jak niedokotowany makaron? Bandits? Here? It's true. They attacked us while we were at rest in our camp. A ty za to masz białe włosy i są zajebiste. We've been separated from our companions and we're outnumbered. They're after our lives, not to mention our gold. Ty masz brązową skórę i trzeba powiedzieć coś rasistowskiego, by być haha funny, ale by mi ludzie nie dali spokoju, więc nie. I'm impressed you're staying so calm considering the situation. Wait, that uniform. No mówiłem, parada równości. Bandit spotted just outside the village. Damn, there were a lot of them. I guess they followed you all the way here. We can't abandon this village now. Come on, let's move. Okej, okay. W sumie dam przewijanie automatyczne dialogów, bo... Kurde, tak trochę ja słucham dźwięk ze słuchawek, no nie, i niestety... O! I niestety mam tak, że mam opóźnienie, no nie, między tym, co się dzieje w TV, a tym, co słyszę, ponieważ Elgato takie już jest, no nie? Tak więc, o, dla tych, co nie wierzą, że znaczy nie mówiłem nigdy, że przyszedłem tą grę na 100%, no nie? Proszę bardzo, to wszystkie moje pliki gry, na których widać, że ją ukończyłem. Tak, są w tej grze cztery ścieżki. Trochę moje save'y to zaspoilowały, ale whatever. Dobra, trzeba wybrać jakiś plik zapisu. Całe szczęście, że w tej grze jest ich aż 25, ponieważ w wersji 1.0 jest ich 5 tylko, więc powodzenia. Dobra, właśnie tutaj ruchowo można sterować naszym tym ludzim. I to jest naprawdę bardzo spoko, szczególnie jak ten Switcha trzymasz w trybie przenośnym. Tak, nim tak sobie machasz na lewo i prawo i nasza postać też na lewo i prawo chodzi podczas ekranu ładowania. No, zaczynamy akcję! Let's take care of those thieves before they overrun the village. Hell yeah! The enemies in front first. That should take the wind out of their sails. Oki. No i teraz czas na tutoriale. Tutoriale, ponieważ no, ja nigdy wcześniej jeszcze już Fire Emblema nie grałem, nie? Więc no, self-explanatory z tego, co widzicie. A więc no, Fire Emblem to jest gra strategiczna, nie? Tak jak mówiłem wcześniej, akcja to są szachy, więc niebieski kolor to nasz zasięg ruszania się. Czerwony kolor to jest nasz zasięg ataku i możemy zaatakować jednego kolesia jednym atakiem i ten. I lecimy, więc no. Każda. Oczywiście no, zasięg ataków też zależy od założonej broni. Tak samo zasięg ruchu zależy od klasy, w której jesteśmy, ale jako że wszyscy na początku gry są na podstawowych klasach typu Commoner i Noble, no nie? Wszyscy mają taki sam zasięg ruchu. A, i on może atakować dwie kratki od tego, jak stoi. Ponieważ ma łuk, łuki są dystansowe. Więc no, możemy iść z tym koksem, nie? W sumie no, mógłbym jeszcze tam pokazać statystyki i tak dalej, no nie? Ale mi się wydaje, że to z czasem wszystko powiem i tak dalej. No nie, jak na razie skupmy się na przejściu tej mapy bez żadnego wpierdolu. By the way, sterujemy tylko tymi, co są niebiescy. On jest z nami, mimo tego, że jest zielony. To on tak jakby jest NPC. On jest NPC-tem sterowanym przez NPC-tów. I tutaj są nasi przeciwnicy, a to jest cała nasza mapa. Spójrzcie, jak duża jest. Więc no, lecimy z tym koksem, nie? Zobaczymy, jak ja jestem w akcji.
Chociaż nie, ja chciałbym expa dostać. A ten, no, dostajemy expa za atakowanie, no nie, ale no, za ubijanie przeciwnika dostajemy więcej, więc... No właśnie, no, to co powiedziałem przed chwilą, łuki z zasięgu atakują. Nie bezpośrednio, tylko zawsze z dystansu, chociaż w tej grze można zrobić tak, żeby łukiem zaatakować z jednej kratki. Ale no, na początku nie można tego robić, na samym początku, nie? Bo to też zależne od klasy jest. Let's do this! Jej, dobra. To, a, no, okej. Okay. W sumie to jest dobrze, że tutoriale są tak naprawdę, bo dzięki temu ja mogę też wyjaśnić co i jak. Więc tak, w tej grze każda broń, której używamy, ma swoje tak jakby swoją liczbę użyć i kiedy ta liczba dojdzie do zera, to broń się łamie. Jednak w przeciwieństwie do poprzednich gier, ich poza chyba Tracją 776, o ile dobrze kojarzę, to złamana broń nie znika z inwentarza, tylko po prostu zostaje i po prostu można ją w ten sposób naprawić. Można naprawiać bronię, by the way. Tylko jeszcze do tego nie mamy dostępu. Dobra, teraz ja. Dobiję go. Nie chcę, kurde, z tobą gadać! Chcę zaatakować! A no problem. Hell yeah. Dobra, czy mogę zaatakować? Zróbmy to. Boom! Pechowa trzynastka dla ciebie, mój drogi. Dobra, i no i tutaj tak jakby mamy drugie menu. Dobra, czaję. Więc tak, mamy tak jakby dwa typy menu. Jak najedziemy kursor na teren, to mamy tego typu rzeczy. Tutaj można zmieniać opcje, tutaj zapisać grę podczas... Tak jakby zakładkę sobie zrobić, która podczas walki, która się usuwa, jak się ją wczytamy. Tutaj tutoriale, tutaj nam gra mówi, co trzeba zrobić, żeby wygrać. Tutaj no, trzeba zajebać przeciwnika po prostu. Chyba tylko bossa? No, enemy commander, tak. I tutaj jest lista naszych ludzi, którymi no, będziemy sterować. No ty! Nie, czekaj, właśnie. W sumie wyłączę ciebie. Jak tutaj? O, właśnie. ZR można po prostu włączyć zasięg przeciwników, dzięki czemu można zobaczyć ich zasięg, no nie? To jest bardzo pomocne i polecam używanie tego. A w sumie to o tobą jeszcze pogadamy. Wiem, mam zielone włosy! Kurde, chciałem mieć niebieskie! Ty masz białe, ja pierdzielę, zazdroszczę ci! Dobra. We'll advance while protecting ourselves from the enemy. Take up position inside the forest. Yeah. Dobra, więc teren może mieć efekty pozytywne dla nas. No nie, na przykład tutaj Gerard powiedział, żeby iść do lasu. Las daje nam plusy do uników i do obrony. I siedząc w lesie po prostu no, jest większa szansa, że unikniemy ataku wroga i, do, no, a ja, i dostaniemy po mordzie mniej obrażeń. Więc no, to jest tak jakby no, wiadomo. Chociaż no, lasy to nie jest jedyny typ terenu, no nie? Chociaż nie każdy typ terenu daje nam bonusy do tego. To w sumie tutaj widać na ikonce, no nie, na lewym górnym rogu. Plus 30 do uników i plus 1 do obrony. Więc no, lecimy, nie? Dalej. Właśnie. Tutaj też w porównaniu z poprzednimi Fire Emblemami tego nie ma, ale tutaj jest. Gra pokazuje ci, kogo zaatakują przeciwnicy, ale to nie jest zawsze na 100% pewne, więc to tylko takie mniej więcej, tak mniej więcej pokazuje, nie? Chociaż, no, w sumie jeszcze z makaronogłowym pogadajmy. It wouldn't do for us to fall in a place like this. Please, lend us your strength. Let's work together to drive out these thieves. Dobra, zróbmy to. Dobra, wait. Ty idziesz tu.
i ty idziesz tu. I myślę, że mnie po prostu ten jeden zaatakuje. Hell yeah! Jestem mistrzem strategiem! Gin, szmato! Dobra. W sumie powinienem w opcjach się pobawić trochę. Pozmieniać co nieco. Bo dopóki to mogę zrobić. Combat animations on, battle speed, fast. Action skip. Chwila, on. W sumie no, smart end, automatic cursor off. HP gauges on, grid on. A dobra, nie, to w sumie no siatka jest całkiem stylowa, ale po prostu jest brzydka i nie używam tego. Hold your horizontal camera, tak. Map size SML. Nie, czekaj, map size, mini map size, to whatever. W sumie w tej grze też są tak jakby, są dwa widoki na teren, no nie? Mamy taki domyślny, czyli coś, co w Fire Emblemach zawsze jest. Ale mamy też przybliżone. Jak to się robiło? O, start, znaczy plus. I tutaj widać cały teren w ten sposób. W sumie nawet całkiem stylowe, ale niepraktyczne strasznie według mnie. Możemy tutaj najeżdżać sobie kursorem, gdzie tylko chcemy, ale popin tekstur tutaj jest naprawdę okropny. Jezu Chryste. Dobra. Whatever, wracam do domyślnego widoku i tyle. Dobra. To tak. Ja w sumie na tej mapie zawsze skupiam się na tym, żeby exp trafiał jak najbardziej do mnie, ponieważ jestem kurde pierniczonym tym narcyzem i wszystko musi być wokół mnie zrobione. Okej. Co ty masz? Iron Axe. Iron Sword. Nie, czekaj. Ty jesteś bardziej niebezpieczny, więc ciebie zdejmiemy trochę z dystansu. Tak, wiem, dobrze, dziękuję bardzo. I Terrain Types. O tym już mówiłem, że no, każdy teren jest inny i no, i daje inne bonusy i tak dalej. Czasami nawet możesz dostać wpierdol za stanie na odpowiednim terenie. Więc no, trzeba trochę uważać, chociaż ten piernicz nie jest aż taki straszny, szczerze mówiąc. Dobra. Ta! Masz stylowe włosy! I ty, makaronu głowy? Zobaczmy, jak ty sobie poradzisz. Prawie go ubijesz, ale... Dostajesz 5 HP. Dobra, nie, jest okej. Au. To wcale nie bolało. Au, to wcale nie bolało. No, nawet na hardzie walki potrafią być całkiem proste, chociaż... Wait. A, dobra, skille. Więc tak... taka nowość w tym Fire Emblemie w porównaniu do poprzednich to to, że postacie mają skille w walce, których mogą używać kiedy chcą. W sumie no, skille to nie jest coś nowego w tej serii, no nie, ale zwykle jak już w którejś części są skille, to są raczej rzeczy, które są bardzo zależne od RNG, no nie, które ci się aktywują, zależne od szczęścia, no nie? I na przykład coś takiego jak użycie 5 ataków zamiast jednego na przeciwniku, przychodzi Astra na myśl. W tej grze po prostu one i tak właśnie te skille tutaj Combat Artsy zużywają, one kosztują zużycie broni. Im potężniejszy art, tym więcej zużycia broni, po prostu tym bardziej się broń zużywa, tak jakby. O, proszę bardzo. I combat arcy są fizyczne, nie ma magicznych. Od magicznych rzeczy jest po prostu magia. Ale tutaj na razie nikt żadnej magii nie ma, więc whatever, nie ma co. Ile ty masz? Masz mało HP, więc ja ciebie wykończę.
13, je! Yeah! As expected. By the way, pewnie widzieliście te całe Mystery Crest, no nie, które się u mnie aktywowało. To powiem później, co to jest, o co z tym chodzi. Używanie itemów, tak, whatever. Można w tej grze też używać itemy. Items Vulnerary, to nas uzdrawia o 10 HP. Kurwa, cicho tam za tym, za oknem, do jasnej cholery. Ja tutaj tłumaczę mechaniki gry, może trochę powoli idzie, ale hej, lepiej wszystko wytłumaczyć. Będzie więcej przynajmniej gadania i słuchania, dobra. Tak więc, oczywiście używanie przedmiotów zużywa ci turę. Więc no, to trzeba mieć na tym. To trzeba pamiętać. CO?! Kurwa, Windows 10! Czego ty kurwa mi chcesz?! Ja pierdolę! Wow! Ogarnijcie to! Wyskoczyło mi okienko! Jest czas na restart! Bo kurwa jebane update'y, kiedy ja nagrywam! Jeb się Windows 10! Kurwa, i nie mam innego wyjścia, muszę przestawić to na godzinę. Bo nie ma czegoś takiego, że pierdol się, nie chcę kurde zrestartować w późniejszym terminie, bo Windows 10 to jest jebane gówno! My fucking god! A to jest nasz boss, by the way, nie najechałem na niego kursorem ani razu. Cholera. O, dobra, ruszył się z miejsca. Wow. O, i nie tylko on, jeszcze nasz stary zdecydował się na akcję. Więc tak, atakując przeciwnika i stawiając wokół siebie naszych tych kompanów, dostajemy bonusy do hitu i przeciwnicy dostają minusy do hitu przez to. Mniej więcej tak to działa. Chwila, co tam jeszcze? Link to attack, your avoid rate and hit rate are higher than normal. Linked attacks between certain units. A, no i też od czasu do czasu atak ci zwiększy, ale to według to w niektórych sytuacjach, tak jak zwykle, zawsze zwiększa hit i uniki. I no właśnie, w ten sposób. I właśnie najlepiej jest to robić i dzięki temu wszyscy będą się kochać i będą żyć długo i szczęśliwie. A dropy, to jak ten, jak jest taka zielona ikonka koło przeciwnika, to znaczy, że jak go pokonamy, to wydropi nam jego przedmiot. Więc no, on tutaj ma przedmiot do wydropienia. Iron Axe. Podstawowa broń, no nie. Może się przydać, pewnie się przyda, ale dobra, więc tak, wszyscy tutaj na Claude'a będą się rzucać, oh my god. Ale no, całe szczęście, mój taktyczny geniusz ich powstrzyma. Powinienem ich dwóch wypierdolić na zbity pysk, szczerze mówiąc. Uda mi się? Bo tak, chwila. Atak 19. Def 7, def 6. 6. 6, czyli po 12 oberwiemy mniej więcej od niego. Attack speed 2. 3, 3, 4, 5. Dobra, nie zostaniemy zdublowani, więc można trochę zaszaleć. W sumie jak już przy tym jesteśmy, to powiem. Attack speed, no nie, AS. Ta statystyka jest całkiem ważna, ponieważ kiedy nasz przeciwnik ma mniejszy attack speed od naszego o 4 albo więcej, to my robimy podwójny atak. Jeżeli przeciwnik ma attack speed większy od naszego o 4, to my dostajemy podwójny atak od niego. Więc trzeba na to uważać. I reszta statystyk to tam... co by tu powiedzieć, no... Atak to atak, hit to szansa na uderzenie, szansa na cios krytyczny, który zadaje potrójne obrażenia. Resilience to jest obrona magiczna,
Protection to obrona fizyczna, avoid uniki, range to zasięg naszych ataków i statystyki siła, no wiadomo, fizyczna siła od ataków, magia, magiczna siła do magicznych ataków, dexterity to celność, zwiększa celność i ciosy krytyczne, speed zwiększa uniki, zresztą tutaj widać. Luck to tam trochę do wszystkiego się przydaje. Obrona, no obrona fizyczna, resistance to obrona magiczna i charyzma to do różnych rzeczy też się nam przydaje. I umiejętności. Można tutaj naszym przydupasom dawać różne umiejętności, ale o tym później. I przy okazji jeszcze tutaj skill level to jest wytrenowanie bronią i tutaj class mastery to jest wytrenowanie klasy. O tym też później. No kurwa, ta walka jest dość krótka, jedyne co robię to pierdolę. Ja pierdolę, mam nadzieję, że przynajmniej przyjemnie się słucha o mechanikach tej gry, bo jest tego dość sporo. A ja jestem weteranem tej serii, więc hej. Muszę popierdolić o tym, ponieważ nie byłbym sobą.